Halo kochani, dzień dobry. W dalszym ciągu 9 memoriał Ireneusza Maciasia. W dalszym ciągu moi wspaniali goście. Dzisiaj panie, panowie, poznajcie Mateusz Piotrowski. Dzień dobry Mateusz. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Kochani, długo by opowiadać o Mateusza sukcesach. Ja to tak, Mati, spróbuję do pigułki streścić. Chyba półfinał, jak pamiętam, Pucharu Polski z Jagiellonią Białystok. No, blisko było. Blisko było do zdobycia Pucharu, ale potem dobry sezon w APL-u Nikozja, tam mistrzostwo Cypru. Piękna okolica, znam Cypr z opowieści syna, bo był na turnieju Alana Japa, grał tam z egzotyką Morza Śródziemnego. Słuchaj, jak tam ten okres wspominasz w ogóle? No nie da się ukryć, tutaj największe osiągnięcie w mojej karierze to jest właśnie mistrzostwo Cypru, które zdobyłem za APL-em. Oczywiście nie przyczyniłem się może tak dużo. Jak tam, były gole, tam widziałem bramki, statystyki nie kłamią. Ale jednak sezon wcześniej w Jagiellonii Białystok, gdzie zdobywaliśmy brązowy medal mistrzostw Polski, to tutaj tam chyba były cyfry takie kluczowe, to był szczyt chyba kariery. Tak, mój wkład, że tak powiem, w to osiągnięcie był dużo, dużo wyższy i tutaj większą satysfakcję mam z tego. Słuchajcie, Mateusz, przesympatyczny, wspaniały człowiek jest z nami obecny na memoriale na zaproszenie Michela Thierry. W imieniu Michela oczywiście jeszcze raz ci bardzo dziękujemy za to, że tu z nami jesteś. Dziękujemy za fanty, które przekazał tutaj do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Był materiał nagrany, kiedy twoja koszulka trafiła w świat. Oj, dostaliśmy piłkę, przypominam, że tu cały czas młodzież gra. Za nami trwa dla mnie bardzo mocny mecz, emocjonujący, dlatego że masz tu mojego syna i moją drużynę VfR Bochum, obozową, którą tutaj zaprosiliśmy do obozu. Ale kochani, nic nie jest tak ważne jak mój wspaniały gość, także cieszę się, że możemy porozmawiać. Jeszcze raz w imieniu Michela serdecznie za to wszystko dziękuję. Ja również dziękuję i to nie tylko ten mecz jest tak emocjonujący, ale te mecze z udziałem tutaj młodzieży, naprawdę wysoki poziom. Drużyny bardzo zaangażowane, młodzież widać, że z zacięciem do gry w piłkę nożną i ja tutaj już kilka perełek wypatrzyłem. Słuchajcie, wyprzedził moje pytanie, bo jest bardzo inteligentnym facetem. Kolejne właśnie było, jak ci się podoba, ale dostaliśmy tą odpowiedź. Ja powiem tak, nie byłem nigdy piłkarzem zawodowym. Klepię na Orliku z przyjaciółmi, uwielbiam to. Wbrew mojej sylwetce pobiegnę 10 km 3 razy w tygodniu. W styczniu mam tego już około 100 km, a mamy, no, jeszcze nie mamy, ale 100 zrobię, bo zostało mi koło Wyszki. Może nawet w Twardogórze, chociaż nie wiem, bo Michel tu na parkiet jutro mnie goni, słuchaj, ale zobaczymy, jak to będzie. W każdym bądź razie widziałem, że z wielkim zaangażowaniem obserwujesz, siedzisz tu którąś godzinę z rzędu, patrzysz niczym scout tu na te perełki piłkarskie. Jest potencjał. Jest potencjał, zwłaszcza ten potencjał bardzo widoczny tutaj w tej starszej grupie zawodników, gdzie tak naprawdę te umiejętności już są dosyć wysokie i nie tylko pod względem zespołowym, ale przede wszystkim względem indywidualnym. Bo miejmy nadzieję, że gdzieś tam jest to jeden z małych kroczków do tego, żeby jak najwięcej ludzi osiągnęło tą dużą karierę. Panie, panowie, mógłbym Mateusza trzymać długo. Ja chciałbym zadać 100 pytań na temat właśnie Cypru, gdzie jest teraz ciepło, gdzie jest pięknie. Jestem bardzo równo ciepły. Dzisiaj mamy pogodę lekko średnią, powiedzmy. No, styczeń na Cyprze to też nie jest taki kolorowy. Też nie ma szału? Okay. Nie ma szału, okay. Tak. Okay. Jeszcze te południe, okej, okay, ale jednak... Rozumiem, bo ja tam pamiętam gdzieś najdalej do Aten się zapuszczałem. Nawet pamiętam wtedy Legia z Warzechą, z Panathinaikosem grała wtedy jeszcze w lidze UEFA. Taki mieliśmy, takie rozgrywki. I tam pamiętam, że to koło lutego nie było wcale aż tak źle. I dlatego ja jestem bardzo równo ciepły. Jak ktoś z państwa ma propozycję zszyć trawnik na Florydzie, biorę to za darmo. Ale tylko do kwietnia potem wracam do Rusza Liga. Robi się ciepło, kocham nasz kraj. Kochani, Mateusz to człowiek stąd, urodzony w Bielawie, sprawdził, przepraszam za wyrażenia, ale tak naprawdę był obecny w wielu klubach, nie chciałbym kogoś pominąć, ale Bielawianka, Ślęza, Lechia Dzierżoniów, może sam... Na halę zapraszamy!
No tak, na to jest legenda wokół A. Jest legenda wokół A, duża hala. Dokładnie. Zbierzamy troszkę tempo, bo już kończymy tą grupę B, teraz będą już rotacje na hala. Nie patrzymy na kolory. Tadeusza Maciasza i na tych obiektach ja też miałem możliwość trenowania swego czasu. Hala jest legenda wokół A. Z lotnikiem ma swoje? Z lotnikiem ma swoje? Z lotnikiem może nie, ale z Gawinem Królewska Wola. A okej, Gawin Królewska Wola. Dzisiaj widziałem obiekt, mały, kameralny, malutki. Piękny i gdzieś tam fajny zespół wtedy mieliśmy. No i to też były takie początki mojej kariery, później gdzieś tam w Polsce. Gawin to chyba był taki zwrot w swojej karierze, nie? No troszkę może później, tak? Bo zwrotem był... Legnica przecież tak naprawdę. Tak, to już można powiedzieć na koniec kariery, ale zwrotem był taki Dolkan Ząbki, gdzie tak naprawdę w pierwszej lidze. Pamiętam Dolkan jeszcze w czwartej, bo oni szli bardzo fajnie do przodu, ale... Kilkanaście goli, to była moja trampolina do Ekstraklasy, do Jagiellonii Białystok, później tam po dobrym sezonie. I za chwilę na małej sali zagrają drużyny. Lotnik Batokura 2, Bochum B. Wisła Płock, mała sala na chwilę mecz będzie. Lotnik Batokura 2, Bochum B. Obecnie przy cały czas przy Górniku Polkowice. No tak dokładnie, to w czerwcu zakończyłem swoje takie profesjonalne granie. Już rozumiem. Swoje lata mamy, ograniczenia zdrowotne również. Czego nie widać na załączonym obrazku. Dlatego postanowiłem gdzieś tam w inny sposób, ale cieszę się, że tutaj mogę uczestniczyć. Jeszcze raz z całego serducha dziękujemy. Fizycznie z nami po raz pierwszy, ale mentalnie na wcześniejszych edycjach turnieju Ireneusza Maciasia trafiały twoje koszulki, za co też ci chciałem teraz podziękować w imieniu swoim oraz Michela. Dziękujemy bardzo za pobyt z nami. Życzymy zdrówka, powodzenia, radości po zakończonej karierze. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Kochani, moim gościem Mateusz Piątkowski, wspaniała, bardzo sympatyczna postać. Słuchajcie, mam to coś, potrafię fluidem wyczuć, złapać kontakt. Tutaj od razu nasze magnesy się przyciągały, dlatego strasznie się cieszę, że był gościem moim i Państwa. A teraz wracam do turnieju, ponieważ mój Bochum na parkiecie. Przypominam, że do projektu wprowadziliśmy dzisiaj dwie drużyny VfL Bochum, rocznik 11-12. To uczestnicy naszych obozów. W tym roku spotykamy się w Rewalu 23 czerwca. Serdecznie do Rewala Was zapraszam. Zostało kilka wolnych miejsc. To tam razem z Darkiem Woszem i z jego kadrą VfL jest szansa wyprawy na testy do Bochum, do jednej z lepiej szkolących akademii na terenie Niemiec Bundesligi. Jeszcze raz dziękuję, Mateusz. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa.